Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, które mamy okazję prowadzić w ramach naszej telewizji Mandinik. Dzisiaj ponownie gości u nas Pani Ola z Boczków na bok z Gdańska, czyli witamy dzisiaj północ. Witam Ciebie serdecznie, Olu. Cześć Dawid, dobry wieczór wszystkim. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy bardzo taki fajny temat, który będzie się przeplatał z naszym tym lockdownem, o którym już tutaj mnie Ola zadała mi pytanie, bo pytała, czy będziemy o tym mówili. Ja mówię, no oczywiście będziemy to mówili, bo to jest częścią obecnie naszego systemu DNA, powiedzmy, no oby nie był częścią dłuższą, powiedzmy w ten sposób i nie stał się. Natomiast, drodzy Państwo, tak, zdecydowanie dzisiaj z panią Olą porozmawiamy sobie na temat sekretów idealnej talii, czyli o tym, co tak naprawdę wypadałoby zrobić i w warunkach takich gabinetowych, jak się przygotować do zabiegów właśnie w okresie takiego, no nazwijmy to trochę też lockdownu, czyli co robić, żeby ta skóra lepiej wyglądała i żeby później wracając do gabinetu, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli, od czego też zacząć. Tak więc dzisiaj mamy taki temat, który będzie całościowo, holistycznie traktował ciało, nie tylko na wybranym obszarze danego ciała, czyli nie będziemy mówili tylko, że tu nam się zgromadziło i chcemy coś zrobić. No i ten lockdown, moi kochani, no niestety będzie nam sprzyjał temu, że gdzieś te więcej tych boczków będzie nam przybywało. No niestety, drodzy Państwo, tak to jest. To wynika też z tych czynników psychosomatycznych, które też niestety wpływają. Olu, oddaję Tobie troszeczkę głos, będziemy sobie rozmawiali. Ja trochę też będę miał fajnych zdjęć, które będę też wyświetlał w międzyczasie, ale chciałbym, żebyś troszeczkę, Ola, tym, którzy nas nie znają, bo wiadomo, że my już się znamy, ale troszeczkę, żebyś może o sobie powiedziała, co za miejsce prowadzisz, gdzie się mieści to miejsce i dlaczego żeśmy poszli w kierunku tej dzisiejszego tego tematu, czyli tej sekretnej, idealnej talii. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Nazywam się Aleksandra Burczyk-Wacławiek i z pomocą mojego niezastąpionego małżonka i cudownego zespołu 8 pracowników prowadzę Boczki na bok w Gdańsku. Lokal prowadzę od 5 lat. Do zeszłego roku zajmowałam się tylko i wyłącznie ciałem i nasze usługi skupiały się wokół wyszczuplania, wokół ujędrniania, intensywnego redukowania tkanki tłuszczowej. W zeszłym roku wprowadziłam do oferty również zabiegi na twarz. Otworzyliśmy drugi salon, w którym znajdują się również urządzenia marki Mundunik, czyli infuzja tlenowa, oczyszczenie wodorowe, które cieszą się u nas ogromną popularnością. Poszerzyłam usługi także o epilację laserową, na którą jest ogromne zapotrzebowanie. I tak w dużym skrócie myślę, że powiedziałam wszystko, co jest najważniejsze na nasz temat. Jesteśmy obecni na rynku trójmiejskim już właśnie te 5 lat, czyli dość długi czas. Mamy grono bardzo wiernych klientek. Jesteśmy uważani tutaj w naszym rejonie za ekspertów w wyszczuplaniu i naprawdę wszystkie zabiegi, które mamy, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Swoją pracę opieramy na konsultacjach, podczas których dobieramy zabiegi, które są w sposób indywidualny dobrane do problemów, jakichś obszarów wymagających udoskonalenia u konkretnej osoby. Jeszcze taka ważna rzecz, moim klientem są tylko kobiety, bo zaczynamy tylko dla pań. No widzicie, drodzy Państwo, w związku z powyższym, jakby to ująć, ta dyskryminacja męska jednak jest, moi drodzy, i tu się nie ma co temu dziwić. No oczywiście w żartach sobie to mówimy dzisiaj, no ale mimo wszystko jednak musimy pamiętać, że tak jak Ola powiedziała, to też wynika, dlaczego kobiety częściej przychodzą do gabinetów i dbają o sylwetkę.
Dlatego, że bardziej, moi drodzy Państwo, to też wynika z tych czynników takich jak ciąża, która się pojawia, która bardzo często wpływa na zmianę po prostu tego cyklu w ogóle funkcjonowania, gdzieś tam z tego pędu takiego czasem życiowego, gdzieś wpadamy w ten inny cykl i to też powoduje, że historycznie te zabiegi, bo trzeba powiedzieć sobie, że zabiegi na ciało historycznie w ogóle, jak tak zaczniemy sięgać w ogóle i medycyny chińskiej i w ogóle kultu, na przykład tak jak ja bardzo często jestem na Bali i w ogóle jestem zwolennikiem ogromnym balijskich masaży i w ogóle zawsze ja już tam poczyniłem pewne kroki, że to będzie kolejne moje miejsce takiego na ziemi, ale tam te masaże i te wszelkie rytuały balijskie, one nie opierają się właśnie na takim naszym twierdzeniu, tak jak tutaj Ola powiedziała, tym elemencie wyszczuplania, dbania o sylwetkę w różnych technikach, które stosowane są, ale one opierają się na takim holistycznym, całościowym podejściu do organizmu, czyli traktowania go jako element całości, że jeśli czegoś jest nadmiar, to organizm zaczyna źle funkcjonować. Jeśli czegoś jest ubytek, czegoś brakuje, on też nie będzie zbytnio dobrze funkcjonował i wtedy pojawiają się te dysproporcje w funkcjonowaniu. I Ola, powiedz mi, jak to wygląda w ogóle, no bo powiedziałaś bardzo fajnie, że stosujecie i jesteście, no i to trzeba powiedzieć sobie, takim liderem w ogóle na rynku pomorskim, jeżeli chodzi o te zabiegi w wyszczuplaniu i zachęcam Państwa do naszych webinarów, które dwa prowadziliśmy z Olą na temat zarówno modelowania mięśni brzucha i brazylijskich pośladków i tam Ola fajnie o tym mówiła, bo powiedziała bardzo fajnie w ogóle, jak te terapie ze sobą łączyć i dlaczego w ogóle dużo tych zabiegów zaczęło się robić na ciało, a nie na twarz i tam fajnie zostało to objaśnione, że to był jeden z elementów znalezienia tej niszy na rynku, gdzie udało się fajnie wam to zrobić, ale powiedz mi, Ola, jak to w ogóle wygląda, jeżeli mówisz, że rzeczywiście jest tak, że to jednak kobiety trafiają na te zabiegi wyszczuplające, przynajmniej z tą grupą pracujecie w tej chwili, być może to gdzieś tam w perspektywie czasu będzie ulegało zmianie, to jak byśmy do tego mogli podejść właśnie w kontekście tego, że mamy już wiosnę, że puka do nas lato, które dzisiaj za moim oknem uciekło i to naprawdę bardzo daleko, przynajmniej, bo jest zimowa aura. Natomiast jak zabrać się w ogóle za to kształtowanie tej sylwetki, co zrobić w ogóle, od czego zacząć tak naprawdę i jak to tak trochę może usystematyzować osobom, no i pomóc w dobie też na przykład tego, nazwijmy to, lockdownu, czyli co wy jako boczki na bok robicie dla klientów właśnie też w takim okresie. To znaczy, jeśli chodzi o naszych klientów, to w okresie zamknięcia oferujemy im konsultacje. Mogą klientki do nas przyjść codziennie i podejść na taką konsultację, podczas której dobieramy zabiegi, które rozpoczniemy po tym okresie lockdownowym, powiedzmy, ponieważ ja na otwarcie się nie zdecydowałam. W tej chwili nie wykonuję żadnych zabiegów, ale lokal normalnie pracuje codziennie, co prawda nie przez 12 godzin, jak zwykle, tylko 8 godzin codziennie jest otwarte. I podczas tego czasu klientki mogą podejść do nas na konsultacje. My też dzwonimy do klientek, zapraszamy klientki na konsultacje, sprzedajemy pielęgnację domową, zachęcamy panie też na przykład do uzupełnienia w tej chwili, no skoro kolejny tydzień jest przedłużony lockdown, to mamy stałe panie na przykład, które kupują różne kosmetyki. Zachęcamy je na przykład do uzupełnienia zapasu nawet w termożelu, który u nas klientki uwielbiają i żeby podeszły sobie teraz w tej chwili sobie dokupiły na przykład ten termożel. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, to ja chętnie opowiem, co jeszcze można robić w okresie lockdownu, ale jeśli chodzi o naszych klientów, to jednak staramy się edukować, by ten lockdown jednak nie sprzyjał tyciu, tak jak powiedziałeś, Dawid, że sprzyja, to jednak należy pamiętać o tym, że no wszystko, co nam przybędzie w tym okresie lockdownu, zapewne będzie taki moment, kiedy będziemy chcieli się tego pozbyć, więc zwłaszcza w takim okresie, kiedy nie mogą nasze klientki mieć wykonywanych zabiegów, mają przerwane jakieś serie zabiegowe, w tym okresie no, po prostu powinny bardziej o siebie zadbać. My też dwa razy w tygodniu na przykład prowadzimy taką relację na żywo z wybranym zabiegiem,
opowiadamy o jakimś zabiegu, też odpowiadamy na pytania naszych klientek i jest to też bardzo dobry sposób na zachowanie kontaktu z klientkami. I rzeczywiście w tym okresie lockdownu przychodzą do nas panie na takie konsultacje, ponieważ no, teraz zdecydowanie mamy dużo czasu, mamy wolny gabinet i jesteśmy w stanie z nimi porozmawiać tyle czasu, ile potrzebują. Więc możemy teraz poświęcić na to więcej uwagi. Także no, w okresie lockdownu zachęcamy klientki, żeby do nas przyszły, żeby o nas pamiętały. Jakby nic się nie zmienia w prowadzeniu naszych profili społecznościowych. Staramy się, by ten kontakt był na bieżąco, ale jednocześnie taką ja podjęłam decyzję, że tych zabiegów nie wykonujemy na razie. Także no, nasze klientki jakby są w zgodzie z tą naszą decyzją, nie ma z tym u nas problemu. Oczywiście panie pytają, czy mogłyby jednak przyjść, czy ta konsultacja może oznacza, że ja bym mogła termożelik taki, czy coś tam, albo może endermologię by mi pani zrobiła na konsultacji, ja chętnie się wszystkiego dowiem, ale no jednak podchodzimy do tego tak, że no, ten czas nam po prostu nie zaszkodzi, a jest tyle rzeczy dobrych do zrobienia w tym czasie, że no jesteśmy, mamy mnóstwo pomysłów na ten czas, który mamy, powiedzmy, wolny, tak, od pracy z klientami. Tak, to w ogóle taką rzecz, którą Państwu chcę powiedzieć, bo tu już padają pytania, w związku z powyższym już zaczynamy mieć aktywność dość dużą, natomiast ja powiem tak, żebyśmy my musieli też zdawać sobie sprawę i to, co o czym powiedziała Ola. Ola powiedziała o jednej ważnej rzeczy. Biznes, prowadzenie biznesu w okresie tak zwanego lockdownu, bo tak potocznie to się nazywa w tym naszym rozumieniu teraz, jest biznesem szeroko rozumianym. I to, co na pewno warto prześledzić na profilu zarówno na Instagramie i na Facebooku, a ja jestem aktywnym, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć klubowiczem, ale po prostu aktywnym człowiekiem, który jest uzależniony no niestety od tych social mediów, ale to wynika z biznesów również, bo to przede wszystkim też chodzi, to muszę Państwu powiedzieć, że Ola świetnie to robi ze swoim zespołem, dlatego że pokazuje Państwu, zarówno tym klientom, którzy zastanawiają się nad tym, co ze swoją sylwetką zrobić, co zmienić, w jaki sposób generalnie zabiegi są wykonywane u siebie w boczkach na bok i też pokazuje tak naprawdę, jak wyglądają te zabiegi od strony takiej już no, praktycznej, czyli dla tych osób, które no, powiedzmy mają gdzieś jakieś tam wyobrażenie na temat jakiegoś zabiegu, czasem to wyobrażenie może być takie, że coś boli, coś jest nieprzyjemne, wręcz, że nie może nie działa, że może nie przynosi efektów, czasem jest odwrotnie, że ludzie mają wręcz oczekiwania zbyt wysokie, prawda, względem danego zabiegu, czyli oczekują rezultatów, że po jednym zabiegu to po przyjściu tam od razu wyjdziemy. Dlatego moim ulubionym przeciwwskazaniem wpisanym do karty klienta jest nadmierne oczekiwanie na efekt. Wzbudza to uśmiech u moich klientek, ale powiem szczerze, że porządkuję tą sprawę ze zbyt dużymi wymaganiami na dzień dobry. Także jest to moje ulubione przeciwwskazanie. No i dokładnie, drodzy Państwo, dlatego w tych kartach w ogóle zabiegowych, co ona powiedziała, bardzo często też ta tak zwana świadomość, czyli świadoma zgoda na zabieg, że ja zdaję sobie sprawę, że zmiana tej sylwetki, poprawa tej sylwetki, wygląd, czy przygotowanie się na to, że chcemy gdzieś tam no, lepiej wyglądać dla siebie, dla kogoś, na jakąś okazję, na wyjazd, na wakacje, no, tych powodów może być bardzo dużo, musi być podyktowane też tą świadomością, że to nad tym jest wiele czynników, nad którym my pracujemy, zarówno zabiegi, one są jednym z elementem, Ola powiedziała tutaj o ważnym czasie, czyli powrotem klientów do na przykład zakupu preparatów na bazie żelu termoaktywnego, będę go wyświetlał, będę o tym mówił, czyli preparatu, który wykorzystujemy w zabiegach wyszczuplających, ale jest też preparatem detalicznym, którym możemy się supportować podczas tej kuracji, nazwijmy, bo pamiętajmy, że czy to jest tydzień, czy dwa, nie wszystkie panie
i to pewnie Ola potwierdzisz, nie są systematyczne w przychodzeniu na takie zabiegi i kuracje wyszczuplające i tutaj wcale, czy to jest tydzień, czy to jest dwa, my mamy lockdownu, to wcale nie przeszkadza w takich terapiach wyszczuplających. Pewnie, oczywiście, że tak. Terapia domowa może być prowadzona cały czas. No więc właśnie. I teraz, drodzy Państwo, będziemy sobie opowiadali o tym, jak wygląda ta terapia. I tutaj wyświetlę taką jedną fajną rzecz, drodzy Państwo, żeby to od razu już Państwu było łatwiej zobaczyć. Pokażę Państwu taką kartę zabiegową. Bardzo często to jest taka karta zabiegowa, która w przypadku naszego tutaj zabiegu, na przykład termogenik, jest taką kartą diagnostyczną, która pozwala nam oszacować te, nazwijmy, oczekiwania klientów dotyczące ich wymarzonego wyglądu i wymarzonej talii i ciała. I tutaj mamy zawsze takie pytania dotyczące diagnostyki ciała, ogólne informacje, informacje inne, które się również, drodzy Państwo, tutaj pojawiają, czyli wszelkie te dodatkowe rzeczy, no przyjmowane leki, oczekiwania i obszary. Powiedz mi, Ola, jak to wygląda w ogóle przy tym modelowaniu tej sylwetki, jak zaczynamy siadać do tego zabiegów z klientką i Wy szczególnie przywiązujecie dużą wagę do tego, żeby dobry był wywiad z klientem, to powiedz mi, na co najczęściej, jakie te oczekiwania dzisiaj są klientów? Jakbyś tak mogła prześledzić trendy klientek, które wpadają do Was do boczków na bok, to co oni najczęściej chcą? Czy wszystko tak, jak tu w tych oczekiwaniach jest, po prostu jak leci, czy może troszeczkę inaczej? Myślę, że jeśli chodzi o zaznaczenie wszystkiego, no to oczywiście jest taki procent, ale ja myślę, że jakby pod każdym względem klientów można podzielić 20-60-20 i sprawdza się to w każdej kwestii. I 60% klientów według mnie, jeśli chodzi o oczekiwania, zaznacza jednak wyszczuplić sylwetkę. My w subnazwie mamy boczki na bok, centrum szczupłej sylwetki. I klientki, które do nas przychodzą, wiedzą, czym się zajmujemy i oczekują przede wszystkim wyszczuplenia, najczęściej połączonego z redukcją celulitu u siebie. 20% klientek oczekuje wszystkiego, a 20% klientek nie wie, czego chce. Tak bym oceniła podział osób, które do nas przychodzą. No to widzicie Państwo, nawet jak są w tej karcie, czy tak jak u nas przy zabiegu termogenik, czy przy zabiegu magnefio, gdzie łączymy te technologie, czyli fali elektromagnetycznej, na przykład z wyszczuplaniem, czyli z wakuum, z RF-em i z liposukcją. Liposukcją. Tak, kawitacyjną i zaraz sobie o tym powiemy, bo szczególnie wrócimy do tematu liposukcji kawitacyjnej, to widzicie Państwo, że tych oczekiwań jest dość dużo, bo tu i rozstępy, i ujędrnienie, i odżywienie, i relaks, i wyszczuplenie, ale tak jak powiedziała Ola, no jednak mimo wszystko numer jeden jest to wyszczuplenie. I powiedz mi, Ola, czy to jest tak, że jeżeli ktoś do Ciebie, do Was przychodzi, do Waszego obiektu, to czy jest tak, że bardziej podchodzą osoby do całościowego obszarów zabiegowych, tak jak tutaj są uda, brzuch, kolana, łydki, biust, pośladki, biodra, plecy, czy jednak mimo wszystko się skupiają wokół danego konkretnego obszaru lub też odwrotnie, wyprowadzacie trochę tych ludzi z błędu, że na przykład jak mówią tu na brzuchu, to wy mówicie no nie, 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 tu musimy podejść do tego całościowo. Jak to wygląda w ogóle? Zawsze dwustronnie. Po pierwsze klient mówi, na czym jemu zależy, bo bardzo często jest tak, że klient widzi zupełnie inne wady u siebie niż my widzimy jako osoba, która dokonuje oględzin ciała, tak? Bo podczas konsultacji klientki rozbierają się do bielizny i my oglądamy, jak to wszystko się prezentuje. Bardzo często spotykam się z tym, że na przykład klientka podczas konsultacji mówi, że chciałaby wyszczuplić uda i na przykład unieść swoje pośladki do góry, a ona się rozbiera, ja widzę po prostu wiszącą skórę na brzuchu i pierwsze, co bym zrobiła, to zajęłabym się tą skórą na brzuchu. Jednak nie należy wyprowadzać klientów z błędu. To wynika z mojego doświadczenia, wielu szkoleń, które miałam. Zawsze należy brać pod uwagę przede wszystkim oczekiwania klienta, plus zasugerować mu delikatnie, co też my obserwujemy i co my byśmy ewentualnie, nie wiem, zmienili albo dodali do procesu zabiegowego i czym my widzimy, że należy się u danej osoby zająć. Także ja uważam, że zawsze należy działać dwutorowo i nigdy nie lekceważyć oczekiwań klienta, choćby przyszła do nas najszczuplejsza osoba,
która mówi na przykład, że uważa, że ma celulit na pośladkę, którego my nie widzimy nawet jak zrobimy test pinch i w ogóle wszystko inne, to takiej osobie po prostu zalecamy coś delikatnego, ale ja uważam, że nie należy lekceważyć żadnych oczekiwań klientów i należy starać się im sprostać, niezależnie od tego, co ja uważam, czy też co ja widzę u danej osoby, a zaproponować to właśnie jako drugą rzecz, czyli po pierwsze brać pod uwagę to, czego oczekuje klient, a po drugie opowiedzieć o tym, co też my widzimy. No właśnie, i tutaj jeszcze jest taka jedna rzecz. My zaraz będziemy już pomału też odpowiadać na pytania, ale ja jeszcze mam takie pytania bardziej dotyczące technologii stosowanych. To znaczy, powiedz mi, Ola, jakie w ogóle dzisiaj technologie w branży tej kosmetologii i tych zabiegów wykorzystywane są w ogóle w gubieniu tych zbędnych kilogramów i w ogóle tym wyszczuplaniu, po które technologie wy sięgacie, które technologie są najbardziej na dzień dzisiejszy takie popularne, czy też cieszą się dość dobrą renomą i powodzeniem ze względu na efekty, być może też na inne jeszcze czynniki. Tak jakbyś powiedziała dla osób, które by zastanawiały się, co tu sięgać, bo trochę można czasem sięgając, powiem szczerze, po nawet takie branżowe, ja sobie tutaj Państwu pokażę, bo tutaj też mam kobiety w domu, to jakby to powiedzieć, też są różne pisma. No i jak się sięga po takie pisma kobiece, moi drodzy, jak się czyta o tych technologiach, a szczególnie wkładki dotyczące wyszczuplania, która jest wkładka teraz w jednym z pism, już nie będę mówił, którym o wyszczuplaniu, to można zwariować. To tak naprawdę nie wiem, za co bym się miał zabrać i którą technologię. Tak więc co, po jakie technologie powinniśmy sięgać przy wyszczuplaniu i co nam się może dobrze sprawdzać? No, to jest to jak zawsze bardzo szerokie pytanie i trudne, bo uważam, że ile przypadków osób, tyle może być zabiegów, które się sprawdzają, ale nie ukrywam, że warto iść jednak za trendami i słuchać tego, o co pytają klienci. No, nie, u nas te zabiegi, które u nas są dostępne, jakby wszystkie sprzedają się bardzo dobrze. Jednak no, nasze klientki na przykład od połowy lutego pokochały zabieg Magnefio, czyli fali elektromagnetycznej. Powiem szczerze, że myślę, że zabieg fali elektromagnetycznej bardzo spodobał się moim klientkom, dlatego że jest to zabieg jednak nieinwazyjny, wykorzystujący po prostu siłę fizyczną, tak? No jednak jest szerokie grono osób, które uważa, że warto wykorzystywać takie technologie, które pozwalają wykorzystać to, co już w nas jest. I na przykład, jeśli chodzi o Magnefio, no to nasze panie są zachwycone właśnie tym, że jest tylko i wyłącznie działanie siły fizykalnej, tak? Czyli mamy falę elektromagnetyczną, która pobudza mięsień do tak intensywnej pracy, do której jakby my głową nie jesteśmy w stanie swojego mięśnia zmusić. I dlatego naszym klientkom ten zabieg się podoba. Oczywiście jakby zabiegi inwazyjne również u nas są i się sprzedają, ale uważam, że siła zabiegu falą elektromagnetyczną i popularność tego zabiegu właśnie bierze się z tego, że my nie dajemy dużo z zewnątrz, angażujemy głównie to, co już w nas jest. A osoby też, które boją się na przykład inwazyjnych zabiegów, bardzo sobie cenią coś takiego. Także to na przykładzie fali elektromagnetycznej. Nie wiem, czy teraz chcesz, bo widzę, że włączyłaś. Nie, włączyłem, bo jak mówisz o tej fali i mówisz o danym typie technologii, to od razu podświetlamy, żeby Państwo właśnie, tak jak żeś powiedziała, że to właśnie jest działanie na te mięśnie. Bardzo fajnie też Ola powiedziałaś odnośnie tego, że jest to mimo wszystko jednak wykorzystywanie troszeczkę techniki, bo nie jesteśmy w stanie wykonać tych tylu skurczów w jednoczesnym czasie. Proszę zobaczyć, że my wykonujemy tutaj, drodzy Państwo, aż 30 tysięcy skurczów, oczywiście w maksymalnie możliwym programie. 30 minut. Oczywiście te programy można sobie zmieniać, można robić modelowanie, można robić wyszczuplanie, można robić właśnie redukcję celulitu, chociaż pamiętajcie, drodzy Państwo, wszyscy, którzy sięgają po tą falę elektromagnetyczną, efektem ubocznym
a w zasadzie działania fali elektromagnetycznej jest po prostu niwelowanie i zmniejszenie widoczności celulitu. Tak więc jakby to powiedzieć, to się dzieje po prostu mimowolnie w trakcie tego zabiegu, właśnie z wykorzystaniem właśnie też tej technologii. Pamiętać też oczywiście należy, że to nie muszą przychodzić osoby na te zabiegi wyszczuplające, tylko takie, które no mają znaczny nadmiar tkanki tłuszczowej, bo w przypadku fali elektromagnetycznej ona świetnie działa i na tkankę tłuszczową, i na wyrzeźbienie mięśni, ale zachęcam jeszcze raz do tego, żeby Państwo sobie wrócili do tych webinarów z Panią Olą, czyli dla mnie Olą, którą prowadziliśmy na temat właśnie brzucha i pośladków, bo tam pięknie było powiedziane ze strony Oli, i o tym bardzo dobrze pamiętam, że no, tu nie chodzi nam o to, żebyśmy my robili, o tak jak tutaj na tym zdjęciu pięknym, które Państwu pokażę, piękne od razu mięśnie, pokazywali jej, ach, cudownie jak to wygląda, bo to nie na tym rzecz polega i my chcemy pokazać te mięśnie, ale chcemy zrobić je w taki sposób, troszeczkę je zarysować, ale też naszym celem jest przede wszystkim, drodzy Państwo, wzmocnić ten korpus mięśniowy, bo to, dokładnie, moi drodzy, daje nam poprawę naszego funkcjonowania w życiu, daje nam też tą odporność na stres, bo ja to cały czas powtarzam, zajmując się też ziołami, że wszyscy Państwo, którzy tak naprawdę nie dbacie lub zaniedbaliście, lub zapomnieliście, lub gdzieś tam jesteśmy no w takim momencie, że gdzieś tam w naszym życiu jest tak, że są sinusoidy. To nie jest w naszym życiu tak, że my jesteśmy wiecznie piękni, wiecznie cudowni. Zawsze oczywiście jesteśmy piękni, cudowni, ale chodzi mi o to, że te nasze okresy, gdzie sobie pozwalamy na świąteczne jakieś tam mazurki i inne rzeczy, no są rzeczą normalną. W związku z powyższym te epizody tej sinusoidy, która tak skacze, że mamy lepiej wyglądamy, później trochę czujemy się gorzej w naszym ciele, to są rzeczą normalną, natomiast tu nie chodzi o to, żebyśmy my uprawiali jakieś sporty sylwetkowe i tą sylwetkę wystawiali na jakieś, drodzy Państwo, konkursach fitnessowych, bo to nie na tym rzecz polega. I pewnie tak Ola jest i pewnie mi to potwierdzisz, że tak też wygląda to w pracy z klientami, że tutaj przecież nie trafiają osoby do Was, które mają, no nie wiem, dzisiaj być panią Chodakowską ani Lewandowską i za chwilę brać udział w nadmorskich po prostu wyborach Miss, prawda? 90% naszych klientek nie oczekuje widocznych mięśni, oczekuje wzmocnienia mięśni, których rozbudowa spowoduje spalanie tkanki tłuszczowej w sposób aktywny i dlatego decydują się też na ten zabieg, a nie dlatego, że właśnie chcą mieć wyrzeźbione mięśnie i taki kaloryferek na brzuchu lub właśnie takie wrzeźbione, twarde pośladki. Tak, one chcą unieść te pośladki na przykład, ale niekoniecznie chcą rozbudować mięsień pośladkowy cały. Także ja myślę, że ten zabieg, on w połączeniu z innymi zabiegami u nas sprawdza się fantastycznie, ale ten zabieg ma na celu, jeśli chodzi o takie usługi, jakie są u nas, ma na celu przede wszystkim rozbudowę masy mięśniowej celem redukcji tkanki tłuszczowej, bo jednak no, należy pamiętać o tym, że nawet wybierając program Magnesio na przykład na spalanie tkanki tłuszczowej, no to my nie działamy bezpośrednio na tkankę tłuszczową, tylko jednak działamy na mięsień i sposób jego pracy powoduje, że wtedy sobie jesteśmy w stanie spalać tą tkankę tłuszczową. Ale ja uważam, że naprawdę zdrowe mięśnie, mocne mięśnie powodują, że jest nam o wiele łatwiej zredukować tkankę tłuszczową w naszym ciele po prostu. Tak, to jest prawda. Tutaj od razu już odpowiem też na pytania, bo troszeczkę już jest tych pytań, ale tak szybciutko pani Marta Gontarzewska, to już tak szybko, bo już mnie drugi raz tutaj zadała pytanie, jakim sposobem w czasie lockdownu można robić konsultacje? Ja odpowiem to ze swojej strony i oddam za chwilę głos Oli oczywiście i zachęcam Państwa do naszego webinaru z panią mecenas, który był w ubiegłym tygodniu. Pani mecenas pięknie powiedziała w ogóle. Bardzo tak, ciekawy był tamten webinar, bardzo mi się podobał. Tak, powiedziała, prosiłem panią mecenas, żeby mówiła językiem w miarę jak najmniej prawniczym, a jak najbardziej takim przyjaznym dla naszej branży.
ponieważ jutro będziemy mieli z panią mecenas spotkanie o kontroli z sanepidu, czyli co w sytuacji, jak oni przyjdą i powiedzą nam, zaczną, że nieładnie w ogóle i niedobrze, i jak czytam na różnych tych naszych grupach, a szczególnie taką grupą, która aktywna jest tutaj, to jest kosmetyka profesjonalna i beauty razem u Michała, gdzie tam piszą dziewczyny, że a ja jednak się boję, jednak nie będę robiła, bo ja nie chcę latać po sądach, to nie na tym rzecz, drodzy państwo, polega. Pamiętajcie, zachęcam do pani mecenas, tam wyjaśnia PKD, wyjaśnia, dlaczego warto rozszerzyć działalność, o co, że PKD nie musi być jednowiodące. My, tak jak Ola prowadzi swój instytut, to przecież my nie prowadzimy tylko zabiegów, ale prowadzimy konsultacje, czyli rozmawiamy z osobami, doradzamy im, podpowiadamy, w jaki sposób mają funkcjonować, sprzedajemy produkty detaliczne, prowadzimy sprzedaż suplementów, ziół i innych rzeczy, drodzy państwo, a także zajmujemy się sprzedażą pakietów, wszelkich programów zabiegowych, które są przygotowywane, i to, moi drodzy państwo, normalnie można wykonywać. Oczywiście pozostaje kwestia interpretacji dotycząca rozporządzenia, czy nam wolno, czy nie wolno robić zabiegów. To już jest kwestia, jakby to powiedzieć, indywidualna, na którą wy musicie sobie sami odpowiedzieć, tak jak Ola odpowiedziała. I Ola powiedziała, ja zdecydowałam się, że jednak w tym okresie nie prowadzę zabiegów i nie robię zabiegów, prawda? Co tak. Jest decyzją każdego z nas prowadzący działalność gospodarczą, tak jak prowadzenie, czy wrzucić w koszty coś, czy nie wrzucić, to już jest kwestia, jakby to powiedzieć, nasza, indywidualna, i to mówię od historii Oli i jej doświadczenia zawodowego, jej początku, ale drodzy państwo, musicie zdawać sobie sprawę, że masa ludzi pracuje i normalnie wykonuje zabiegi i jest przygotowana na wypadek. Pozdrawiam Milenę bardzo gorąco z Brzozowską z Gdańska, która mi tutaj też pisze, że też po prostu prowadzi, jest przygotowana na wypadek kontroli z sanepidu i wie, co robić. I są tacy, którzy boją się. Polecam te nasze spotkania z naszą panią mecenas. Jutro można pozadawać też pytań, jest dużo tych pytań. Wczoraj niestety żeśmy też z panią mecenas późno wrócili z pewnej ważnej sprawy, którą żeśmy mieli, i dlatego musieliśmy to przesunąć, ale zachęcam do obejrzenia tego, bo rozumiem, że tak jak ty, Ola, no prowadzisz normalnie konsultacje i doradzasz tym osobom. Tak, oczywiście, że tak, bo rozporządzenie nie zakazuje prowadzenia konsultacji i rozmawiania z klientami, więc ja nie mam zamiaru z tego rezygnować w żaden sposób. Także jeżeli tylko jest takie zapotrzebowanie, to oczywiście spotykamy się z klientkami, po prostu nie wykonujemy zabiegów, bo tak jak ja tutaj też wiem i czytałam wielokrotnie, że właśnie na przykład pani Milena Brzozowska wykonuje zabiegi, ale ja uważam, że jakby to jest kwestia indywidualna i to też nie jest tak, że ja się boję, po prostu taką podjęłam decyzję. Nie wiem, co by było, gdyby, nie daj Boże, to zamknięcie miałoby się przedłużać w nieskończoność, bo może wtedy bym coś zmieniła, ale na ten moment po prostu no, taką podjęłam decyzję, ale uważam, że dzwonienie do naszych klientek, zapraszanie na konsultacje, na miłą rozmowę, podczas której proponujemy im to, co możemy zrobić, jak tylko wrócimy do pracy, jest działaniem zgodnym z prawem, a przede wszystkim bardzo nawet pożądanym, bo nasz klient czuje się wtedy doceniony, cieszy się z tego kontaktu z nami, także ja uważam, że to jest super pomysł i naprawdę nikt tego nie zakazuje i ja jestem tego pewna, że możemy to robić. Pamiętajcie, drodzy państwo, że tak jak wiele osób, które czasem krępują się przyjść i pokazać te swoje, nazwijmy to, boczki, prawda, które się gdzieś tam zgromadziły, prawda, to czasem lepiej jest na przykład właśnie taką konsultację przeprowadzić, nawet właśnie z osobą, która ma trochę więcej teraz na to czasu, bo pamiętajcie, że w sytuacji, kiedy wy jesteście zapracowani, zabiegani, gdzie jest ten okres, gdzie rzeczywiście w tym pędzie się takim trochę innym funkcjonuje, a wyrwani jesteśmy z tego trybu, bardzo często ten klient, wy macie trochę więcej czasu, przez to jest to dobry czas na znalezienie potencjalnie nowych waszych klientów, którzy będą troszeczkę oczekiwali
lepszej obsługi. To też zbuduje Państwu tak naprawdę lepszego klienta i Waszą lepszą opinię, zarówno w sieci, w internecie i wszędzie wśród nawet tak zwanej poczty pantoflowej, która w naszej branży jest taką, no bym powiedział, dość to ważnym elementem, bo jednak koleżanka koleżance mówi, słuchaj, warto tu przyjść, bo te dziewczyny to tam robią super rzeczy, a to wiesz, że one jeszcze w lockdownie, to ona mi skonsultowała, mnie, moją koleżankę, moją córkę, jeszcze moją tam synową, czy kogoś innego i okazuje się później, moi drodzy, że wy wracacie i tak niestety będzie, że my wszyscy po tak zwanym lockdownie, jak zaczniemy wracać do pracy takim trybem mocnym, to się okaże, że wy znowuż nie będziecie mieli na nic czasu i znowuż będzie sytuacja taka, że ci ludzie rzucą się hurtem po prostu na to wszystko i będzie tak, że będzie problem po prostu z umówieniem się na inne rzeczy, a już nie mówię o takich konsultacjach i poświęcenie dłuższego, moi drodzy, czasu. Ale wróćmy do Ola, do tych naszych jeszcze zabiegowych rzeczy. Powiedzieliśmy o tej fali elektromagnetycznej. Ja chciałbym trochę, żebyśmy powiedzieli, bo te pytania już padają o tej liposukcji kawitacyjnej, bo co to w ogóle jest ta liposukcja kawitacyjna, na czym ona polega, co ona może zrobić i jak często w ogóle można to wykonywać, jeżeli chodzi o te modelowanie właśnie wyszczuplanie tej sylwetki. Ja będę też ją od razu wyświetlał. Dobrze, liposukcja kawitacyjna. Liposukcja to zabieg ultradźwiękami, jak zapewne Państwo wiecie. Kawitacja to też, liposukcja kawitacyjna ma inną nazwę, czyli liposukcja ultradźwiękowa. Według mnie, jeśli chodzi o liposukcję, bardzo ważną rzeczą, od której należy pamiętać, jest to, że liposukcję wykonujemy na rozgrzanych tkankach. Prawidłowo wykonana liposukcja to jest rozgrzanie, liposukcja i następnie drenaż. Tu widzę, że Dawid wyświetla termożenik, bo no też jeden z elementów termożenika może być liposukcja, ale jakby sama liposukcja. Liposukcję możemy wykonywać 3 razy w tygodniu z minimum 1-dniowym odstępem, dlatego że ultradźwięki się nie kumulują. Więc możemy sobie taki zabieg wykonywać nawet 3 razy w tygodniu. Seria zabiegów wynosi 10, jeśli chodzi o samą liposukcję kawitacyjną. A co to tak naprawdę jest ta liposukcja? Dlaczego używamy słowa liposukcja, które powinno się jednak wszystkim raczej kojarzyć ze skalpelem najpierw? Liposukcja kawitacyjna jest to taki proces, gdzie ultradźwiękami doprowadzamy do implozji w komórkach tłuszczowych, czyli wykonując zabieg głowicą, jeździmy sobie powiedzmy po brzuchu czy po udach i tymi za pomocą ultradźwięków doprowadzamy do pękania komórek tłuszczowych i wylewania się ich zawartości do przestrzeni międzykomórkowej. I bardzo ważną rzeczą jest drenaż, ponieważ rzeczywiście komórki tłuszczowe pękają i po wykonanej liposukcji zawsze należy przedrenować ciało, po to, by odprowadzić te produkty uboczne tego procesu właśnie do najbliższych węzłów chłonnych, ponieważ układ limfatyczny musi pomóc nam w zmetabolizowaniu tego, co wylało się do tej przestrzeni międzykomórkowej z komórek tłuszczowych i dlatego ten proces jest niezbędny. Myślę, że w bardzo dużym skrócie powiedziałam. A czy to jest bolesne w ogóle? Powiedz mi, Ola, bo padają pytania, czy to jest w ogóle bolesny zabieg? Liposukcja jest w 100% bezbolesna. Jedynie dźwięk słyszany w głowie podczas liposukcji, znaczy jak głośny jest ten dźwięk, zależy też od indywidualnego, powiedzmy takich, od indywidualnej budowy, tak? Bo czasami ten dźwięk słyszymy głośniej, czasami ciszej, także to zależy. No jest to taki dźwięk jak świerszcze wiosną na zewnątrz, słyszany w głowie, ale zabieg jest zupełnie nieodczuwalny. Przy wysokich wartościach liposukcji no, dochodzi również do nagrzania tkanek. I jak dochodzimy do większych mocy liposukcji, no to też odczuwamy takie dość intensywne ciepło na tkankach tłuszczowych. Czy często w ogóle, Ola, powinniśmy tą liposukcję, albo jak często ją w ogóle wykonywać? Jakie odstępy w ogóle zachować od wykonywania tej liposukcji?
No, samą liposukcję, tak jak powiedziałam, zalecamy 2 do 3 razy w tygodniu, więcej niż 3 razy nie można, dlatego że należy robić zawsze jednodniową przerwę i pracując te 6 dni w tygodniu, jesteśmy w stanie zrobić ten zabieg 3 razy w tygodniu, albo osiągnąć efekt wystarczą 2 razy w tygodniu. Po wykonaniu serii 10 zabiegów na jedną część ciała zalecamy przynajmniej 6 miesięcy przerwy przed kolejną liposukcją na ten sam element, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić 10 liposukcji na brzuch, potem na przykład 10 liposukcji na ramiona, 10 liposukcji na uda. To już nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą chciałabym zaznaczyć, bo często spotykamy się z tym, że liposukcja jest wykonywana dłużej niż 30 minut. Nie można wykonywać zabiegu liposukcji dłużej niż 30 minut dziennie, właśnie ze względu też na nasze zdrowie. Jest to maksymalny czas, podczas którego możemy dziennie, na który możemy dziennie, powiedzmy, narazić nasz organizm. I co ważne, żeby ta liposukcja była efektywna i żeby klient był zadowolony, podczas tych 30 minut liposukcji opracowujemy tylko jedną część ciała. Czyli efekt nie będzie efektu, jeżeli zrobimy, nie wiem, 3 minuty do prawe, 3 minuty do lewe, 10 minut do tyłu, 10 minut brzuch i 10 minut boczki, powiedzmy, tak? Chociaż chyba przekroczyłam już 30 minut, mówiąc teraz. Te 30 minut należy poświęcić jednej części ciała. Choć tutaj na przykład zresztą Państwo mają te części ciała właśnie wyświetlone, ja specjalnie chciałem pokazać właśnie, to jest w tej karcie, gdzie właśnie mamy tą talię, brzuch, nie pracujemy na żadnych kościach, moi drodzy, to też musicie Państwo pamiętać, możemy robić te uda, możemy robić kolano, tutaj akurat widzicie Państwo w tej karcie na przykład pomiarowej, bardzo często czytam na przykład naszego zabiegu termogenik połączonego właśnie z falą elektromagnetyczną, możemy sobie mierzyć te obwody, czyli jak przyjdzie klientka na przykład do Was na zabieg, czy przyjdzie to boczków na bok, to zobaczcie, drodzy Państwo, jest wykonywany, bardzo fajna rzecz, jest pomiar wykonywany, który daje nam tą, nazwijmy tą, punkt wyjściowy, żebyśmy my już po zabiegu mogli sobie zmierzyć, co się zmieniło, prawda, po zabiegu pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym. I tutaj zobaczcie, to są najczęstsze te w modelowaniu sylwetki, te obszary, na które wy powinniście zwracać uwagę i każdy, kto się decyduje na zabieg, no warto, żeby zwracał na to uwagę, czyli właśnie biodra, uda, kolana, czyli te wszystkie, moi drodzy Państwo, te koniecznie, nadmiary. Jeśli chodzi o dolną część ciała, dodałabym tutaj łydki, bo ja również mierzę łydki. Więc jeśli chodzi o dolną część ciała, jeśli chodzi o górę, to oczywiście w zależności od tego, na jaki obszar wykonujemy zabieg, ale też biust, tak, klatka piersiowa i ramiona. Dlatego, że na przykład u nas termogenik wykonujemy zarówno na górną, jak i dolną część ciała. Klientki na przykład o budowie androidalnej w ogóle nie mają wykonywanego zabiegu na dolną część ciała, ale my dużo takich zabiegów również robimy, wykonujemy zabieg tylko na górę, czyli my z kolei od bioder kierujemy się w górę i wtedy bierzemy więcej pomiarów oczywiście w tej górnej części ciała. No i padło pytanie, Ola, bardzo fajne, z jakimi, pozdrawiam panią Iwonę Barteczko, z jakimi innymi zabiegami, urządzeniami jest dobrze, bezpiecznie łączyć liposukcję kawitacyjną? Ja bardzo lubię połączenie liposukcji kawitacyjnej właśnie z zabiegiem termogenik, z zabiegiem endermologii również, którą oferuję u siebie w gabinecie. Jednak no, super popularnym połączeniem jest połączenie fali radiowej z liposukcją, która no, cieszy się ogromnym powodzeniem, dlatego że fala radiowa wpływa na wygląd skóry, na to, żeby skóra nie była obwisła, a liposukcja kawitacyjna intensywnie redukuje tkankę tłuszczową i te dwa zabiegi w połączeniu dają efekt taki, że oprócz redukcji tkanki tłuszczowej mamy jeszcze poprawę wyglądu skóry, bo też w przypadku dużej redukcji tkanki tłuszczowej, żeby nie było później obwisłej skóry, warto jednak łączyć to z falą radiową. Tak naprawdę liposukcję można połączyć praktycznie z każdym zabiegiem. Ważne, by nie kumulować tych ultradźwięków, czyli jeżeli mamy jakiś inny zabieg ultradźwiękami, no to w ten sam dzień więcej niż 30 minut ultradźwięków nie wykonujemy po prostu. Ale no, ja uważam, że ten zabieg można połączyć praktycznie ze wszystkim. U mnie jakby jest w ofercie samodzielnej, jest w ofercie z falą radiową, jest w ofercie termogenik wzbogaconego, bo ja mam takie dwie wersje termogenika, albo termogenik klasyczny, to jest ten klasyczny zabieg, albo właśnie wzbogacony, gdzie wykonujemy podczas zabiegu albo falę radiową, albo liposukcję, a jaki to jest zabieg decydujemy my podczas konsultacji z klientką i w momencie, kiedy ona wskazuje swoją główną potrzebę.
Także u nas w ten sposób wygląda zabieg liposukcji. No właśnie, to rzeczywiście bardzo fajnie Ola tutaj. Dobrze. I teraz Państwu pokażę jeszcze jedną rzecz, bo my tak mówimy o tym termodzienniku, a ludzie się pytają tutaj, no dobrze, a jakie efekty my możemy oczekiwać? Ja zaraz Państwu pokażę pewne zdjęcia, ale jeszcze tylko powiem, że wszyscy ci, którzy przychodzą na termodziennika, w ogóle w ujęciu tym, tak jak powiedziała Ola, pełnym, mniejszym, mamy, zobaczcie, te pomiary. I tutaj jest w tej karcie, wpisuje się te pomiary właśnie przed zabiegiem, po pierwszym zabiegu, po 6 zabiegach i tutaj, no, zakładamy spadki, oczywiście w tych obwodach różnych, co mierzymy. Oczywiście też trzeba zdawać sobie sprawę i to pewnie ty też, Ola, potwierdzisz, że to nie jest tak, że my bezpośrednio po każdym zabiegu będziemy mieli tak spektakularne efekty. Jak to w ogóle jest? Czy co zabieg to po prostu lecimy, lecimy, lecimy? Czy tak nie jest? Jak powinniśmy właśnie klientom to wytłumaczyć? Czy na początku są te duże spadki, czy później są te spadki w ogóle? I co w ogóle, co to jest ten spadek? Bo bardzo często ludzie mówią, to kiedy będą te efekty? To kiedy będą te efekty? I trochę my stoimy jak tak przed nad tablicą ostrzałową i no zawsze jak, bo to widzicie Państwo, my jako firma, która produkuje sprzęty, kosmetyki, tutaj odpowiadam Pani Oli Kotarskiej, która od razu pyta, jakie są koszty sprzętów, prosimy zostawić adres mailowy i drodzy Państwo, i numer telefonu, wyślemy Pani całe informacje i tam dotyczące również kosztów, zużyć i wszystkich rzeczy, ale bardzo często my też jako firma stoimy przed taką Panią Olą dzisiaj i też mówimy, no dobrze, to ja, musimy jej powiedzieć, ile tych zabiegów zrobić, żeby te efekty były, a później Ola stoi przed tą klientką, która mówi, no dobrze, proszę Pani, to kiedy będzie efekt? No to pytam, kiedy będzie efekt? W przypadku zabiegu termożenik, jeżeli jest to nowa technologia, klientka nigdy z niej nie korzystała, to bardzo duży efekt zawsze jest po pierwszym zabiegu, dlatego warto mierzyć klientkę przed i po pierwszym zabiegu. Wynika to z tego, że nasz organizm jest zszokowany zastosowaną terapią i jeżeli klientki nie stosowały zabiegów tego typu, czyli no nie wiem, nie były na takim rozgrzewającym, powiedzmy, zabiegu, który intensywnie spala tkankę tłuszczową za pomocą kosmetyków i tego owinięcia w kokon, to zazwyczaj dla organizmu klientki jest to naprawdę gigantyczny szok i są bardzo duże spadki w centymetrach. Jeżeli klientka oprócz tkanki tłuszczowej cierpi na przykład na obrzęki, to też są gigantyczne spadki w centymetrach, dlatego że no, po zabiegu termożenik jakby jest taka lekkość nóg, jakiej nie ma po niczym po prostu innym. Jest po każdym zabiegu teoretycznie powinniśmy pójść do toalety, żeby się wysikać po prostu, tak? Dlatego, że jest to naturalne czyszczenie naszego organizmu. W trakcie termożenika bardzo często u nas jest tak, że klientki już nie mogą wytrzymać, nie mogą przejść do następnej części zabiegu, bo jest taki ubytek wody nie tylko na zewnątrz, ale właśnie też one czują to bardziej na pęcherz, że natychmiast muszą iść do toalety. I często klientki pytają mnie, czy te ubytki w centymetrach po pierwszym zabiegu to jest tylko i wyłącznie utrata wody. W dużej części tak, ale oczywiście tak nie jest, dlatego że zastosowane kosmetyki, czyli zarówno ampułka, termożel i też masaż wykonany podczas zabiegu, dają oczywiście natychmiastowy efekt. Z tym, że jeśli chodzi o zabieg termożenik, osoby, które przychodzą na pojedynczy zabieg, stosują często termożenik jako zabieg bankietowy i u mnie na przykład bardzo dużo pań kupuje dzień, dwa dni przed weselem, robi sobie taki zabieg, dlatego że po jednym zabiegu jesteśmy w stanie rzeczywiście kilkanaście centymetrów mniej mieć w obwodach i w obcisłej sukience wyglądamy od razu o niebo lepiej. No i proszę to zrobić. Na zadanie serii zabiegowej. Słucham? Ja od razu będę pokazywał różne zdjęcia, bo drodzy Państwo, na stronie naszej Termogenic na Facebooku jest tego tyle, że ja, drodzy Państwo, nie jestem w stanie, ponieważ przez te ponad 4 lata prac nad tym zabiegiem, już nie mówię o łączeniu, tak jak Ola tu opowiada, i z falą elektromagnetyczną, bo tego jest naprawdę multum, ale możecie, drodzy Państwo, zobaczyć te efekty zabiegowe, właśnie jak wyglądają te przypadki osób. Tam macie po jednym zabiegu, po dwóch, po trzech, po sześciu, ale wracając właśnie to, do co Ola mówi, bo przerwałem, że to też my mamy po każdym zabiegu spadki,
Ale też musimy zdawać sobie sprawę, że po pierwsze no, jest na pewno więcej zejścia tej wody, prawda? Tak więc jakby to powiedzieć, też poprzez ten drenaż, który jest wykonywany, dokładnie, ten efekt jest troszeczkę taki lepszy. No i później już inne efekty się zaczyna osiągać, czyli to jest właśnie to, co można robić dzięki tym konsultacjom teraz właśnie też, dokładnie, że nie wszyscy będą no przecież co tydzień przychodzili na zabieg, czy tam nie wiem, co dwa, co trzy dni, tylko potrzebują troszeczkę czasu, moi drodzy, żeby na przykład, bo czasem po tym zabiegu się człowiek czuje, no jak Ola się w ogóle czuje po tym zabiegu, nasze klientki, czy one się dobrze czują? No, organizm jest zmęczony tak naprawdę tym zabiegiem, jeśli chodzi o termorzenik, ale ja sprzedaję termorzenik 1, 3 albo 6 zabiegów, dlatego że uznajemy, że te 6 zabiegów jest to już taka maksymalna seria, którą klient może wykonać. Zabiegi wykonujemy raz w tygodniu po to, żeby organizm miał czas na zmetabolizowanie właśnie tych produktów ubocznych, tego intensywnego procesu odchudzania, bo rzeczywiście termorzenik, no powiem Państwu szczerze, no u nas naprawdę klientki mają tak spektakularne efekty. Też na naszym fanpage'u pojawiało się bardzo dużo zdjęć z termorzenika. To prawda. Bo słucham? To prawda właśnie, bardzo dużo u Oli jest, w ogóle polecam, bo ja to dużo udostępniam też w ogóle, jeżeli chodzi o mnie, to tam udostępniam, natomiast muszę powiedzieć, że to jest też jeden z elementów, widzicie Państwo, ci, którzy tego nie robią, to znowuż tak jak mówię, myślę, że na ten temat zrobimy, zresztą będzie teraz w piątek bardzo fajny Asi Kaduli webinar dotyczący takich działań marketingowych w sieci i Asia jest u nas w ogóle mistrzynią w takich sprawach, ale powiem Państwu, nie ignorujcie internetu, bo to jest i głównie social mediów, to jest w ogóle niesamowite narzędzie do generowania po prostu klienta, ale przede wszystkim pokazywania swojej pracy, po prostu pokazywania i chwalić się, pokazywać, są efekty, tak, pokazać. Jeśli klientka wyraziła zgodę, pokażmy. Pokazujcie te rzeczy, bo to buduje wiarygodność waszego obiektu. To buduje tą wiarygodność, że aha, tam w tych boczkach na bok to warto do nich iść, bo oni się w tym specjalizują, wiedzą jak to zrobić. Tak więc na pewno to powinno być. Tu Ola, też pytanie od razu do Ciebie. Ile powinien trwać całościowy termogenik na całe ciało i czy wykonujecie też jakieś partie na przykład? Nie, ja w ogóle nie wykonuję partii, bo uważam, że to strata czasu, ponieważ zabieg i tak musi trwać tyle samo, a mniej zarobimy. Jeżeli chcemy skupić się na tym, by jednak zarabiać na tym zabiegu, uważam, że lepiej wykonywać go powiedzmy na tą połówkę ciała, dlatego że no, termorzenik jakby jest jakby stworzony na zabieg od talii w dół, ale uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, bo jakby zrobić to od bioder w górę i właśnie też te panie o szerszych ramionach potraktować dokładniej. Sam zabieg termorzenik, zawsze pierwsza wizyta u nas trwa 2 godziny, no tak godzinę 55 minut, a kolejne zabiegi są krótsze, dlatego że nie ma wywiadu, nie ma wypełniania karty. Nawet trzeci zabieg, po którym zawsze wykonujemy pomiar i szósty zabieg, po którym zawsze wykonujemy pomiar, nie jest tak długi jak zabieg pierwszy, dlatego że przy pierwszym zabiegu jest też ta część, którą pokazałeś Dawid na początku, czyli klientka musi powiedzieć, czego ona oczekuje, na przykład czy oczekuje wygładzenia i tak dalej. A tak w ogóle to jeśli klientki zaznaczają coś więcej niż szczupłą talię i celulit i na przykład nie wiem, dadzą nam na przykład jakiś sygnał, że im zależy na gładkości, to oprócz zapachu serii zabiegowej jesteśmy w stanie podpowiedzieć, że na przykład wybierając serię arganową jesteśmy w stanie uzyskać większą gładkość skóry. U klientek starszych, gdzie skóra jest bardziej taka zwiotczała i no, ma jednak inną strukturę, nie tylko jeśli chodzi o jędrność, często polecamy serię złotą, dlatego że złoto ma takie delikatne działanie przeciwzmarszczkowe i na przykład dobrze się u takich osób sprawdza. Czasami panie po prostu wybierają po zapachu, mówią na przykład, że lubią zapachy owocowe, no to wtedy proponujemy na przykład tą serię truskawkową. Ale mówię, to też jest taka dodatkowa dla nas wskazówka, bo jak jakaś pani właśnie zaznaczy coś, co jesteśmy w stanie uzyskać powiedzmy jakimś dodatkiem do kosmetyku, to ja jak najbardziej wtedy sugeruję klientce, która seria by była dla niej dobra. Ale jest to zabieg dość czasochłonny, jednak no, przy odpowiedniej cenie uważam, że jak najbardziej opłacalny dla salonu. No więc właśnie. Tutaj i to jeszcze fajne, podczas okluzji można wykonać dodatkowy zabieg. O właśnie.
A to, no, no tak, bo ten czas, kiedy klientka leży po prostu pod tą okluzją, jest czasem, w którym to, jakby to powiedzieć, ten efekt termogeniczny, dlatego nazwa jest też tego zabiegu, zaczyna się, moi drodzy, robić coraz bardziej intensywniejszy i trzeba też trochę głowę zająć czymś innym klientkom. To od strony też jednego to jest tej fazy głowowej, żeby klientka nie mówiła, o Jezus, piecze, wie pani, gorąco, to pali, no właśnie, tak, dokładnie, to my wtedy możemy robić coś innego, dzięki temu zajmujemy się czymś innym i klientka ma, nie myśli tylko o tym, żeby wejść szybko pod prysznic i po prostu, bo to wcale nie pomoże, to też nie tędy droga jest, prawda, ale zobaczcie, że i też fajną rzeczą jest to, że co zabieg, to ta wytrzymałość i ta jakby to powiedzieć, już taka percepcja zabiegu i odczucia robią się bardziej, już czujemy, że czasem niektóre klientki wręcz pewnie zdarza wam się, że mówią, czy aby na pewno, żeście dobrze nałożyli tego żelu, wtedy było mocniej na przykład, prawda? Zdarza się, ale zdarza się też tak, że ich wrażliwość rośnie i zdarza się, że z zabiegu na zabieg są coraz mniej wytrzymałe. To naprawdę zależy od osoby, także jest różnie, bo część osób przyzwyczaja się do ciepła, a część osób bardzo się uwrażliwia na to ciepło, które powstaje podczas zabiegu termożenik. No i muszę Państwu powiedzieć, że to, co Ola powiedziała teraz, bo jest grupa ludzi, która jednak ma mniejsze odczucia, ale jest jednak grupa większa, która będzie czuła większe odczucia, z tego wynika to działanie też, że im mniej tkanki tłuszczowej, tym, moi drodzy, ten bodźce i odczucia nasze są po prostu większe. W związku z powyższym czujemy. I to jest to samo w fali elektromagnetycznej. To nie jest tak, że my przychodzimy na falę elektromagnetyczną, to okazuje się, że osoby będą mówiły, słuchaj, ja kiedyś mogłam więcej lub mogłem więcej wytrzymać, a teraz nie. To wynika z tego, że, moi drodzy, tej tkanki tłuszczowej robi się mniej i niestety uderzamy już o mięśnie. W związku z powyższym zaczynają się te odczucia bardziej intensywne. Ola, tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, tak żebyśmy sobie takie zrobili kwintesencję w pigułce, jak generalnie przygotować się w tej chwili do takich zabiegów właśnie, żeby wyszczuplić się, trochę lepiej wyglądać, trochę lepiej czuć się we własnym po prostu ciele, szczególnie wtedy, kiedy po zimie nadmiar tej tkanki tłuszczowej po prostu gdzieś tam nam doskwiera. Jakbyś to tak podsumowała bardzo ładnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy nasz meeting z Państwem? Jeżeli chcemy się dobrze przygotować do zabiegów wyszczuplających i takie zabiegi chcemy zastosować, albo takie zabiegi chcemy sprzedawać swoim klientom, to zawsze warto pamiętać o tym, żeby jednak stosować dietę lekkostrawną. I należy to powtarzać jak mantrę, że choćbyśmy sprzedały klientkom 1000 zabiegów, jeżeli z ich strony nie będzie minimalnego dietetycznego zaangażowania, no to te efekty będą zdecydowanie gorsze. Uważam, że bardzo niedocenianą rzeczą, chociaż jakby u mnie z edukacją klientek jest coraz lepiej, jest peeling całego ciała. To powinien być standardowy rytuał każdej kobiety. Złuszczanie martwego naskórka, raz w tygodniu stajemy pod prysznicem i całe się peelingujemy. I to też jest bardzo dobra metoda, nawet sobie nie zdajemy sprawy, właśnie wyszczuplenia, dlatego że my masujemy wtedy swoje ciało. Poprawiamy krążenie, a im lepsze krążenie, tym szybciej tlen dociera i tak dalej, no to jednak przyspieszamy to spalanie tkanki tłuszczowej. W takim okresie, kiedy nie ma dostępu na przykład siłowni i tak dalej, no to jakakolwiek aktywność fizyczna, choćby miałoby być to spacery z psem czy z dziećmi, to jakakolwiek aktywność fizyczna, żeby to jednak, jeżeli pracujemy zdalnie na przykład, nie wiem, nawet jesteśmy kosmetologami, prowadzimy swoje salony i no jednak nie chodzimy do tego swojego miejsca pracy, no to myślę, że warto jednak pamiętać o tym, żeby zastosować właśnie taką minimalną aktywność fizyczną. No i pewnie powiem banał, ale myślę, że Dawid w 300% się ze mną zgodzi. Drodzy Państwo, człowiek wyspany chudnie zdecydowanie szybciej. Pamiętajcie, zdrowy sen daje Wam zdrowy organizm, a im zdrowszy organizm, tym szybciej pozbędziemy się wszelkich nadmiarów. I naprawdę, naprawdę niedoceniany i uważany za niepotrzebny, zarywamy noce i tak dalej, sen. To jest naprawdę fantastyczne lekarstwo, które pomaga regenerować się naszemu całemu organizmowi. A wyspanie się na przykład po jakimś zabiegu, to uważam w ogóle za jedną z najważniejszych rzeczy.
że może jest to banał, ale to jest tak ważne, żeby jednak się wysypiać. No i może jeszcze jeden banał, trzeba pić dużo wody, prawda? No tak, tak, drodzy Państwo, w związku z powyższym pamiętajcie, że to, co Ola powiedziała, sen, wszyscy ci, którzy mogą, niech wspierają się jeszcze dodatkowo wszelkimi mieszankami ziołowymi, które mogą wyszczuplać, moi drodzy, i pomagać, ale ten sen jest ważny i woda, i jakikolwiek ruch. Drodzy Państwo, nie ma dzisiaj pigułki szczęścia i żebyśmy nie myśleli, moi drodzy, i tutaj wszystkim tym, którzy biorą metformaxy, glukofasze i te inne rzeczy, pamiętajcie, kochani, to nie jest rozwiązanie na cały problem, szczególnie przy insulinooporności. Zapraszam do też webinaru, który na ten temat był, ale pamiętajcie, dobry sen, picie wody, umiarkowany, ale dobry ruch połączony na przykład z przyjściem na zabiegi z falą elektromagnetyczną, do tego dobrze dobrane konsultacje zabiegowe, odpowiedni specjaliści, odpowiednie wybrane programy zabiegowe i tak, moi drodzy, możemy osiągać to, co nam się tam w naszych tych głowach marzy, co nam się wyobraża, te wszystkie gwiazdy, idziemy w dobrym kierunku. Ja bardzo, Ola, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zmieściliśmy się. Ja również dziękuję. Zmieściliśmy się. Ja życzę wszystkiego dobrego Państwu. No i oczywiście do zobaczenia w naszych kolejnych spotkaniach dotyczących właśnie modelowania sylwetki, budowania mięśni i dbania o nasze ciało. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję, Olu, za spotkanie. Dziękuję bardzo.